Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj mam od Elite Detailer kremik do skóry. Cóż my tu mamy? Krem do skóry o neutralnym, bezpiecznym pH. Doskonale pielęgnuje i odżywia skórę. Dodatkowo posiada filtr UV. No i bomba. I tu jest kolejna rzecz. Sposób użycia. Nanieść niewielką ilość na aplikator lub mikrofibrę i odprowadzić po powierzchni. Ok, po 3-4 minutach wypolerowy. Tak też zrobiłem. Co do samego produktu. Zapach. On jest takim uzupełnieniem ich cleanera, bym powiedział, do skóry. Z tym, że bardziej intensywny. Przyjemny. Całkiem ciekawy. Całkiem nieźle, całkiem przyjemnie. Produkt w formie takiego glucika. Kurczę, aż no mega gęsty. Mega gęsty krem. I niestety skurczy byk zostawia mega poślizg i połysk. Ale po nim odczułem, rzeczywiście, jak poleżał sobie, jak go dotarłem, że ta skóra rzeczywiście była odżywiona. Ona taka się zrobiła, delikatniejsza, mięciutka, naprawdę. Pod tym względem super. Jedyne, co mi nie leży, to to, że kurczę, no ten połysk i poślizg. No jest mega, obłęd po prostu. Poślizg jak po konkretnym wosku na lakierze. Naprawdę. Także jeżeli nie lubisz poślizgu i połysku, to ten produkt na pewno nie jest dla ciebie. Ale za to fajnie odżywia. Fajnie odżywia i zapach naprawdę może się podobać. Całkiem przyjemny. Całkiem fajny. Całkiem fajny. Do mnie trafia. Do mnie trafia. Fajnie się go dozuje. A i wydajność jest naprawdę rewelacyjna tego produktu. Także taki kurczę. No waham się co do tego produktu. No jakby nie ten połysk, kurczę, poślizg, byłaby bomba. Naprawdę. Naprawdę byłoby super. Ale niestety u mnie na chwilę obecną bryluje GT13, który jest mega fajny, mega nawilża, jest mega, że tak powiem, tępy, ale jest ciężki w nakładaniu. Tu tego problemu nie masz. Poślizg super, aplikacja super, połysk super, ale nie, fajnie też zabezpiecza. Także z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!